Dobra, wracamy. No tak, to bym dzięki za zaproszenie, bo bym wziął udział w nagrywanku, no, tylko tak jak mówię, no. Yes? What now? Jezu święty. O nie, zarodnik od razu. Widzicie, jak mi go przejął? No, ile on jeszcze będzie przejęty? Antidotum, zauroczenie. A ja nie mam żadnego, chyba że tam ma jakieś zauroczenie. Ale tu nic nie wygląda jak zauroczenie. Kurde, ile to jeszcze będzie trwało? 11 sekund. Co on taki mocny nagle? Dobra. Jezu, chłopie, rzucaj to, bo to kurde, tu trzeba coś poczarować podobnego. Dobra, chuchliki poszły. Na PLE robimy. A, bo tak, bo są przecież PLE, no tak. Ja to sobie w ogóle muszę zapisać, bo na sobotę mam tam wpaść. Ciebie Dawidek nie ma podobno, bo się pytałem chłopaków, czy będziesz w sobotę, czy nie będziesz. Oni powiedzieli, że ty chyba nie będziesz, bo coś tam robisz w sobotę. Jezu, zmów mi tego. Nic nie zmienia to faktu, że trzeba tu kogoś przywołać do nas. Aha, to już są wszyscy, okej, dobra. Kurde, szkoda, że nie mam zauroczenia, żeby go oduroczyć, że tak powiem. No i teraz tak. Wszystkie najmocniejsze czary powinny pójść w tamtą stronę w tym momencie. Próbował mnie u tego zarodnikować, a widzieliście, jakiego stuna dostał potężnego? O, fajny ten promień. O, i grzyb padnie, zanim się zdąży obudzić, bo co on jest? Jakiś sparaliżowany. Zajebiście padł. Ta macka to była chyba przez niego przywołana, bo zniknęła. Hey there. Sure. Give me a real job.
Niszczycielka, historia Fawii Bernata, tragedia wejleńska, super. O pochodzeniu i zniszczeniu starego miasta Neketaki. Nakaz Bretti Storger. Dobra, ja strażyczna staje się ostatnimi czasy coraz bardziej niespokojna. Konieczne będą dodatkowe ciała, które zaspokoją bestie. Granice patrolowania wyspy należy poszerzyć o 15 lig. Nie zapominasz też, starożytna preferuje większą zwierzynę. Niechaj bogini płonie. O kurde, może to oni tą karmią, tego mackę karmili albo co? Wszystkie książki, kurde. Ktoś kreśli na tym postrzępionym kawałku papieru słowa tradycyjnej szanty. A tu? Ktoś kreśli na tym postrzępionym kawałku papieru słowa tradycyjnej szanty. Trzymaj kurs, trzymaj falę. Nie wiem, jakby było ważne, to by było przedmiotem questowym, nie? Tą miedzianą kulę pokrywa gruba warstwa patyny, uniemożliwia jej... co? Zabranie. Kanały Legarta. Do jednego drzewa można przymocować konar drugiego, a z czasem zaś zacznie ono wspólnie rodzić. Owoce słodsze niż kiedykolwiek dokonałby tego same. Czyż nie byłoby możliwe zatem przytwierdzić potomną duszę do pnia, jakim byłby chętny rozumny? Dusze te nie pękałyby, lecz się łączyły, razem rosłyby w siłę. No jakieś kurde grube, sekcja zamknięta. No ale to czekajcie, bo tu się musimy wrócić, bo tylko sekcja zamknięta, my się jeszcze tu nie zbadali, tam jakie macki. Tu mamy grzyby, które są mega mocne i ciężko będzie je pokonać. Sprawdźmy jeszcze, ile nasze postacie mają. One mają po 18 levelu, o Jezu, ile trzeba expa, żeby ten wyższy level mieć. Przecież my tego w życiu nie zrobimy. Co te macki tu? Ty, a on miał jakieś odwołanie. Gdzie to jest? Odprawienie. Kurde, ciekawe, czy się da odprawić macki. No to żeśmy je odprawili. Młot Kowalski. Zabrany z baterii Durgana, zbyt ciężki, by go unieść. Skąd takie rzeczy mają? Prosty karabin znaleziony wśród resztek mostu Evander. W lufie tkwi kula. Możliwe, że nigdy jej nie wystrzelono. O Jezu, pewnie jak tego dotkniemy, to się obudzi. O Jezu, z napierśnika tego czerwonego jak krew pancerza zwisa na stalowym łańcuchu pokryty runami medalion. Przyjrzyj się naszyjnikowi. Na naszyjniku znajduje się kilka potężnych znaków przywoływania i wiązania. Bez wątpienia mają one na celu przesycić pancerz energią duchową oraz ożywić tak, by zdawał się dysponować odrobiną energii życia. Złam zaklęcie. Wyciągasz spośród swoich rzeczy kawałek kredy. Mielisz go i z najwyższą ostrożnością wcierasz w znak. Masz nadzieję, że ten akt wandalizmu zneutralizuje zaklęcie i nie pozwoli na jego aktywację. Pancerz zdry, po czym osiada. Czar, który wiązał go w całość, prysł. Dobywasz przedmiot. Odczarowany amulet ożywienia. Runy wyryte w tym naszyjniku ożywiają pancerz, na którym zostanie on umieszczony. I przesycają go zwinnością i siłą wyszkolonego, choć pozbawionego rozumu wojownika. O kurde, karmazynowy pancerz. Szkarłatny hełm. O ja, karmazynowy przedmiot legendarny.
ciężki pancerz. Skuteczność pancerza, doprowadzenie do gniewu, zapewnia szał, przetrwanie, zapewnia przetrwanie. Dynoszący zostanie... Gdy noszący zostanie wprawiony w szał przez karmazynowy pancerz, zyskuje... Co to jest szał? Podczas każdej potyczki noszący ma szansę na wejście w stan szału po otrzymaniu trafienia krytycznego. Zdobywa wówczas inspirację siły, sprawności, a także premię do szybkości działania, ale również karę do odbicia. A tylko na 15 sekund, a później co? Gdy noszący zostanie sprawiony w szał przez karmazynowy pancerz, zyskuje tarczę pochłaniającą część otrzymanych obrażeń. Ich ilość wzrasta wraz z umiejętnością przetrwania. Szał duchów. Niekontrolowany szał. Szał duchów. Każdej potyczki noszący ma szansę na wyjście. Gdy jest aktywny, ciosy mogą wywracać z równowagi. Powiem wam tak, że fajna zbroja, nie? Tylko teraz mi powiedzcie, kto by to miał nosić. Ten naszyjnik nic nie daje. No ale co? No dobra, no 55. Zapewnia strażnik entropii. Aha, no to w sumie kurde jest bardzo podobny. A ten strzał to jest taka pasywka. A ten jaki ma pancerz? Też ciężki? Może gorszy? Fakt, niezły jest. O, fuck, kozacko wygląda, no. Jakby ktoś jeszcze taki nosił, to bym mu dał. Nie no, możemy go zakląć, nie? Szał krwi. Gdy jest aktywny, trafienia krytyczne zadają periodyczne obrażenia bazowe. Mistyczna obecność. O, mogę jeszcze coś. Aha, nie mogę, bo muszę mieć masa perłowa. Szkoda. Tą tarczę byśmy mogli legendarną zrobić. Albo i nie. Mistrzowska jakoś 15 tysięcy. No już mamy. Kurde, trochę wiecie, bo to strasznie drogo kosztują te zaklinanie, nie? To nie są takie rzeczy, że ja to sobie mogę wszystko teraz pozaklinać. A który w ogóle jest droższy pancerz? O, ten jest droższy, powiem wam. O dobra, bierzemy go. Ciekawe, czy by jakbyśmy go zabili normalnie, to czy by ten pancerz wydropił. O, fuck. Grzyb, grzyb, grzyb. O nie, on znów kogoś struje. Jezu święty. Zawsze to samo. Jestem
Dobra, idę typa bić, bo przecież nie strzymię. O fuck, jakieś krasnale biegną stamtąd. Dobra, uciekaj. No, dwie sekundy, dajesz. Penetracji. Przyjmiesz chociaż, aha, to już czytałem. Ale fajnie, fajnie. Nie wiem, trzeba było zobaczyć, jak on w ten szał wpadnie, nie? Oko Waela, złudny czar. Nie no, mówię, to skurde, bardzo mocni są ci przeciwnicy. Strasznie dużo zwojów. Kurde, zaraz miałem drugą postać przejmą. O! Dostał strzała i mu przeszło. Kurde, uciekam. No bo to kurde, co się tu dzieje, to jest jakaś masakra. Mówię, z dwoma, z jednym to sobie powalczymy, ale kurde, bo mówię, co, oni są kilka leveli wyżej chyba od nas. Kurde, prawie żeśmy padli. 4 HP mieliśmy tym jednym. No i teraz dwa zarodnikowce nam zostały. Ale nie mogą dwóch przejąć chyba. Jak szybko w niego wjedziemy, to będzie jak na meczu. Z kolana. No i nie udało się. Wejście z kolana nie zadziałało niestety. Macek dostaje. No
No jak Eder ginie? Ale to jest wkurzające, że oni tak potrafią przejąć, że zabijają. Ta baba, którą mamy, jest jakaś dla mnie taka bezpłciowa. Kurde, widzieliście, ona z jakiegoś węża zrobiła przywołańca. Przyszedł i umarł od razu. To jakiś wylew był. To jest naprawdę jej przywołaniec, ten pająk mały. To jest tragedia przecież. Jednej rzeczy nie rozumiem, czemu on się tam jeden rozpada, ten, który jest przechwycony jakby przez nich. Dobra. Dobrze, że te zarodniki nie mogą chodzić, bo jestem w stanie odbić na chwilę i się poleczyć. Nie da się rzucić jakichś czarów ochronnych przed... Wiecie, oni tu mają jakiś czar, że coś ta jedna baba miała, coś typu... Tylko, że to nie jest chyba czar, to przejęcie. Ona chyba miała jakąś taką... Tworzy półprzepuszczalną ścianę, która zadaje obrażenia miażdżonej kulawia wszystkich wrogów, którzy przez nią przejdą, to nie to. To. Ściana pochłaniania. Czas trwania korzystnych efektów u przeciwników przechodzi lub pozostaje w obszarze działania muru, zostaje skrócony, to nie to. Ktoś tu miał coś takiego. Może on. Nie. Ja mogę mu rzucić tłumienie magii, ale czy to... Jakby to był czar, to by poszło, tak? Widzicie, ale to nie jest czar. Nie wiem, to coś nie wchodzi. To jakbyśmy go na przykład jakoś tam unieszkodliwili na chwilę, to by poszło. Temacki. Widzicie? Od tego czaru, od tej temy, on tam paraliżuje, dezorientuje, różne takie rzeczy robi. Co on się tam leczyć chce? Kuźwa. Nie rozumiem, czemu oni padają. On miał zero życia? Nie miał zero życia. To nie jest czar, dlatego trzeba się zabezpieczyć tak, tylko że tam jest, że można z jakąś rzucić
coś tam trzeba na głowę im rzucić. I to wtedy wycofa, wiecie, jakby przeciwstawia się temu. O, przewrócił się i przerwało mu ten czar. Ale znów rzuca, ale dostał ogłuszenie teraz od macek chyba. Widzicie? Jak się do niego mocno bije, to jednak nie jest taki już mądry. No ginie, dobra. I tyle, tak to trzeba było robić. Tam tych grzybą też tak trzeba zrobić, tylko że ich są dwa, więc to jest ciężkie. Drzewa Eiri Glanfat posiadają dusze tak silne jak większość rozumnych, zaś ich splecione korzenie rozciągają się na kilometry. Lecz podąż z łopatą śladem dowolnego z nich, a ujrzysz, że nigdzie się nie kończą, a wiodą do sąsiednich drzew. To liczne dusze żyjące w jednym ciele. Czemuż pragnący tego rozumni nie mieliby prawa zrobić tego samego? Starożytna tabliczka. Akwitańskie runy. Pamiętnik akuszerki, kurde, tu jak ktoś lubi czytać, to pewnie się wczyta i wszystko będzie wiedział już. Ta powypaczana czaszka należała do początkującej mag transmutacji, która zginęła, rzucając pierwszy stworzony przez siebie czar. Reszta szkieletu została uznana za zbyt odrażającą, by wystawić ją na widok publiczny. Zajebiste. Działo to pochodzi z baterii Durgana. Fajne, myśmy takim szczelali, pamiętacie? O fuck, pułapka uruchomiona. O, różdżka Vates, przypisanie. O fuck, jaki zaklęty pancerz. Czy my kogoś bijemy, czy ja wszystkich biję i nikogo jednocześnie? To ogłuszenie non stop dostaje, nie wierzę w to. Dobra, lecz ich wszystkich. Can't make a dent.
Niewrażliwość trucizna, niewrażliwość choroba. No nie dziwne, jak to jest pancerz. No, rozwalacie te czy nie? Rzuciłbyś jakieś fireballa w nich wszystkich. No i to mi się podoba. I taka to była pułapka założona na tetę. No i co? Kurde, powiem wam, że z tego to mogli być ten. Dobra, dostaliśmy jakąś różdżkę do przypisania. Która to była? To jest to. Ona jest w ogóle... Duchowe przypisanie, można je zrobić. Ten walczy berłem. Że mnie nie chciał przypisywać do niej, bo to jest... Przedmiot nieodpowiedni do walki z warciu, okej, mistrzostwa jakoś, wyznawca ukrytego. Gdy użytkownik wzmocni zdolność, natychmiast odzyskuje gotowość. Aha. Jak go przypiszę do typa, to już będzie koniec. Nie wiem, dam jej na razie mnie po dwie, a nie przypiszę z przypisania. Tu jakiś typ leży. Konstrukt tkwi w płynie tak zimnym, że aż rani ci palce. A czekajcie, bo tu była ta baba, mieliśmy ją ratować, nie? Chyba ją tu zamknęło. Potrzebujesz właściwego klucza? Aha, nie da się... Kurde, no nie wierzę. Dobra, idziemy bić zarodnika, tutaj grzyba jednego z drugim, czy... Nie no, kurde, grzyba nie damy rady pokonać, on jest jakiś lewy. Tu są w ogóle te annały Legarda, nie wiem czy to nie będzie ważne później. Sekcja zamknięta. To tam mówili, żeby nam nie chodzić. Ciekawe, czy gdyby żywemu czy pancerzowi rzucić czar zniszczenie pancerza, to czy by był instakill? Chyba nie. No, ale było kiedyś tak, że dało się odwoływać te przywołańce czy coś tam duszy, no, ale a to były przywołańce, nie? I one wtedy, i one normalnie od razu ginęły. Sekundę dosłownie. Notatka na temat chłoplika. Nie mam zamiaru dyskutować na ten temat. To ty pozwoliłeś, żeby ten skrzeczący wrzaskun na twojej własnej przyjemności poruszał się swobodnie po zbiorach. Skoro uciekł, to twoim obowiązkiem jest sprowadzenie go z powrotem. Masz również znaleźć wykradzione artefakty. Wyrocznia dwukrotnie ostrzegła nas, byśmy trzymali przedmioty magiczne z dala od chłoplików. Patrząc na to z drugiej strony, mamy doskonałą okazję do przetestowania naszej procedury dojenia przepełnionego chochlika. To dobry trening przed okiełznaniem Nemnoka, nim uwielbienie dla niego osiągnie poziomy, z których już sobie nie poradzimy. Nie wiem, jaki Memnok, o co chodzi. Wygrzebana dziura. Okej. Okay. O, fuck. To nie jest chochlik. Co tu robi? To moja kraina. Uroczo, znów chochlik, któremu marzy się wielkość. O, fuck.
O, dobre, dostały te chochliki. Dobra, teraz mu trzeba rzucić tłumienie magii, bo widzę, że on się tam... Który rzucił to? O, skubany. Co to było? Kurde, padł mi ten, który wskrzesza i leczy, nie? Kurde, padł mi, no nie wierzę. Kurde, powiem wam, że ciężko, ciężko. Kurde, czemu mu ciągle spada otwarta rana? O, w dupę, no i padł. O, ale się ożywił, bo ma jakiś zajebisty, nie wiem co. Here.
Kurde, nie wiem. Oh, fuck. Fuck, co to było? Ja pierdziele, widzieliście, że to rzucił? Ktoś jeszcze żyje? O Jezu, ten. No ale go chyba raczej już nie zabije, nie? Kurde. Sami tacy mocarze przeciwnicy, że aż ciężko podejść, nie? No właśnie, dojenie chochlika, nie wiem o co chodzi, może go trzeba wydoić rzeczywiście. Ja pierdziele, tu jakiś chochlik, tam jakiś grzyb, mutant. Znaczy wydaje mi się, że gdyby nam nie zginął... no, że tak powiem, wskrzeszacz... to nie byłoby takiej tragedii. Another imp with delusions of grandeur. Co to jest odbicie Lengrand? Może go nie wolno bić teraz? Mam dziwne wrażenie, że to ma coś wspólnego. No właśnie, dobra, jest, nie ma już tego. Kurde, on jest jakiś przejęty znów. O, fuck. Thank you.
Dobra. Fuck. Co tu jest? Kurde, tego Algula trzeba zabić. O nie, on teraz robi to coś, co wcześniej zrobił. Dobra, skończyło mu się. On robił coś takiego, żeby mnie, nie wiem, tym strasznie mocno uderzył później. Przewrócony, zajebiście. Leczonko. Kurde, przywołał coś. Rzucając kamienie na Richard, dzięki czemu nie może stanowić celu. O. Odsłonicie słabości. I komu to słabości obniża? Obniża słabość wrogów przed wszystkimi dookoła, powodując u nich
No i zajebiście. Jezu, niech on zginie w końcu. Zdychaj. Zajebiście, podnoś. A nie, to jeden w ogóle nie żyje, a nie dwóch. Jest, zdechł. Jezu święty. Co za walka. O nie! Coś z niego wyszło. A nie, to ktoś z nas. Jezu, bym się sam zabił postać. Ja pierdzielę, czemu ta postać jeszcze przez chwilę mnie atakowała? Znaczy zdziczała tak na chwilę. Dobra. Fajny loot jakiś? Jak to kurde, nic tu nie ma. Śrogi chochlika z głupie. O pochodzeniu i zniszczeniu starego miasta Neketakia też było. Czuję, że tu jakieś skarby są. Zapiszmy lepiej, bo to było ciężko. Uuu, brzemię. Przedmiot legendarny. Olbrzymi rozmiar. 10% szansa na powalenie celu przy trafieniu, gdy moc jest wyższa niż 25. Ale czyja moc? Rozpacz. Własne. Plus jeden do mocy do końca walki za każdym razem, gdy członek drużyny straci przytomność. Kumuluje się 4 razy. Kurde, powiem wam, że to nawet niezłe, tylko u mnie już chyba nikt nie walczy takim. Ten walczy legendarnym Morgensternem, a nie Brzemię. No, powiem wam, że całkiem niezły jest. No ale to trzeba mieć, ile tej mocy trzeba mieć? 25, no to przecież u mnie to po 14 mają. To się chyba coś pomyliło. Powiem wam, że chochlik zabity. Ale jak wyjść do tej biblioteki, do innych sal, to chyba się nie da. No to co? A grzyba jeszcze by trzeba było zbić? Najgorsze jest to, że te wygranka nam nic nie dają. Bo nasze postacie dalej są. Ty, a jakbym rzucił magiem? No to... Dobra. No to chodźmy tego grzyba zniszczyć. Tylko ten grzyb kurde przywołuje te wszystkie macki. Wrastajcie sobie w val, ile chcecie, nie zamierzam was powstrzymywać.
Lemgraf will show you mercy care. Here, a language. Masz dar język, przypieczętować komunię i pomóc ci przejść do bezpiecznych ogrodów. O kurde, klikałem. Pokryty zarodnikami klucz. O fuck, coś przeklikałem i dobrze przeklikałem. Mglejarka, co to jest mglejarka? Uuu. 3% szans na zauroczenie przeciwników przy otrzymaniu trafienia bronią. Gdy jest to mglejarka, otrzymujesz szansę na zauroczenie atakujących przeciwników. Drużyna zaś zadaje dodatkowe obrażenia od kwasu. Ty kurde, niezłe. Może bym sobie mglejarkę zmienił. Gdzie ta mglejarka? Pokaż. O, biega za nami. O, tracisz przedmioty. Patrzcie, przeszczepiona dusza pozostaje niewidoczna dla bogów. Rozprzestrzenia się swobodnie jak choroba krwi. Nie zabija jednak gospodarza. Zebrane annały Lengarta. Annały Lengarta. Nie, będę chorobą duszy, niewidzialną, niepowstrzymaną. A jakbyśmy zmienili zdanie i chcieli go jednak zabić? Kurde, co ja mu powiedziałem, że mnie teraz lubi? A klucz żeśmy dostali, to możemy się tu dostać w końcu. Główne zbiory. To myśmy tu nie byli. Przed z głównych zbiorów to chyba myśmy wyszli, nie? A, takie główne zbiory. Kurde. Ja pierdzielę, wstrząśnienie mózgu dostała baba. Ja pierdzielę. Dobra, mnisi, walczcie z nimi. Patrzcie. Czekajcie, a spróbujmy go odprawić. No nie da się go odprawić. A kiedy będziemy mielić koty? No właśnie, ja nie wiem w ogóle, poniżej by miało być, że Eder może mieć przywołańca, a wcale nie może. Nie wiem, o co chodzi. Może trzeba jakąś misję poboczną zrobić z mieleniem kotów. Może w innym miejscu to jest. Aha, oni w ogóle nie walczą? Co zajebista walka, widzieliście typa?
whack him any harder. I hope nobody saw that. Ten łuk jest jakiś zajebisty, który ona teraz ma, czy jak to działa? Przedmiot nieodpowiedni do walki w zwarciu. Chęć broni, obrażeń i penetracja rosną wraz z poziomem użytkownika. Aha. Kurde, trzeba iść to sprzedać wszystko, będziemy mieli kupę hajsu z tego. Są jakieś legendarne mistrzowskie zbroje, najlepsze na świecie. Dobra, rzucimy tam coś. Tamten nagle szybko zginął, coś dobrego musiał dostać. Trzeba uważać, bo tu jest pułapka i trzeba ją rozbroić. Zwłaszcza, że to jak spadaje. Najlepsze w tej grze jest, że nie ma tego, że nie ma przeciążenia. Ten cały ogień kapłana to mocne zaklęcie ofensywne, no trochę. Gdzie to ma? Efekty cel wrogowie plus przeskok razy 2. 91 punktów obrażeń, no to jest chyba trochę. Fuck. Rękawice pociskowe. Wstrząśnienie mózgu. Każdy już kurde ma jakieś wstrząśnienie mózgu teraz, no nie wierzę. Sekcja zamknięta. A to myśmy tu nie byli u tego chochlika w sekcji zamkniętej? Gdzie się nie dało dalej iść? Nie było tak? No, byliśmy. Nie bez powodu ją naciskają, nazywają zamkniętą. Rzeczywiście jest zamknięta. Rzeczywiście jest zamknięta ta sekcja. A tu w ogóle jest... O, w dupę. Zobacz, muszę wczytać jednak. Coś mnie widział. Kto mnie kurde widział, że ukradłem cokolwiek? Jest jakiś w oratorium Waela.
is not to break the prep down if you keep pushing us, Cap. Give me a real. Wpis katalogowo kontrakt strażniczy. Naszych nadzorców w zbiorach została uznana za priorytetową. Tak, tak, tak. Boras. Historia, metafizyka. Celność czarów jest zwiększona od kota. Grimoire w archiwum. Główna bibliotekarka przyłapała jednego z nadzorców na czytaniu instrukcji kontrolera konstruktów. I don't suppose we could rest a spell. Okej. Dobra, to są jakieś główne drzwi, zobaczmy co one robią. Stojące przed tobą niewzruszenie drzwi są zamknięte niesamowicie skomplikowanym mechanizmem. Jego tryby, pręty i cylindry swoją złożonością przypominają wnętrze konstruktu. Obejrzyj ryty. Serafen gwiżdże i kręci ze skonfudowaniem głową. Kto to ma obejrzeć te ryty? No ten. Lot wyciąga się, żeby uważnie spojrzeć na znak. Wygląda mi to na emblemat tajemnej dłoni. Obejrzyj mechanizm. Otwórz zamek wytrychem. Niepowodzenie. Dobra, wyrecytuj inkantację. Skomplikowany mechanizm wydaje się niemal nagle znikać. Zapada się w drzwi, aż wreszcie staje się płaski, tworząc na ich powierzchni tylko płytkie żłobienia. Pozostaje dźwignia, której pociągnięcie wprawia drzwi w ruch. Zajebiście, dobrze, że już nikt tu nie żyje, bo pewnie by się na nas wkurzyli, żeśmy to otworzyli. We can trust nothing we see, and see nothing we trust. Cloud does love their illusions. Oratorium Waela. Ciekawe, co to za oratorium. O kurde. Ach, tu będzie grubo. Jeszcze tu nie chodźmy. Ja to widziałem na trailerze. Tu będzie taka walka, że tu będzie lasery będą strzelać. To nie jest na ten moment. To na spokojnie trzeba. A, to nie Harry Potter, dział ksiąg zakazanych, zaraz to będzie. Tu trzeba coś zrobić, jeszcze się dostać do tych, no chyba, że tam jednak najpierw od tamtąd zaczynamy, ale... Przyjrzyj się pulpitowi. O, wiedza tajna obejmuje znajomość, a nie. Aktywuj runy. Powietrze iskry od dysharmonijnej energii. Runy ciemnieją. Pytania pozostają bez odpowiedzi. A, tu coś trzeba położyć, te książki. Przyłapano na kradzieży w czytaj. Fuck.
się wydaje, że ta książka może być gdzieś tutaj w tej biblioteczce, nie? Te, które, bo tam trzeba położyć jakieś książki, chyba że to w księgach zakazanych one są. Done and done. Now? Ahoy. Aye, aye. I'll teach you. Twierdy przyłapany. Dobra, wiecie co? To chyba nie tak. Chyba może olejmy to na razie, te książki tutaj i udajmy się do tego na środku. I to tam na pewno będzie dalsza część, kurde, historii DLC. Dobra, moi drodzy, tu zapisuję. Trzy minutki przerwy.